Hejka! Witamy Was w filmie Pieczarka ma moc. Ja nazywam się Hubert Kuzowski. A ja Marysia Solińska. Jesteśmy z zespołu szkół nr 6 im. Macieja Rota w Ełku. Znajdujemy się właśnie w Krasowki i przygotujemy nasze danie konkursowe. Korzystamy z łatwo dostępnych produktów, z których właśnie stworzymy nasze danie. Zapraszamy do oglądania. Czas na chwilę. Ugotowany kalafior łączymy z masłem i blendujemy. Następnie przyprawiamy. Dzięki dodaniu masła do purée wyjdzie ono niezwykle delikatne oraz puszyste. Teraz przygotujemy nasz dodatek, czyli konfitowanego batata. Z batata kroimy takie kwadraty, z których następnie wycinamy trójkąty. Batata następnie lekko obsalamy i wrzucamy do naszego oleju. Dla aromatyzacji możemy dodać trochę w naszym wypadku czosnku oraz świeżego tymianku. Wkładamy do pieca rozgrzanego na 100 stopni Celsjusza na około 40 minut. Elementem dekoracyjnym naszej potrawy będzie ziołowa oliwa, którą przygotujemy z liści szpinaku oraz natki pietruszki. Do oleju rozgrzanego do 75 stopni, który przelaliśmy już do blendera klifowego, wrzucamy w proporcjach 1:1 liście szpinaku oraz natkę pietruszki. Następnie wszystko blendujemy i przesadzamy przez gazę, aby otrzymać piękną, klarowną oliwę. Jako dodatek warzywny przygotowujemy teraz kompresowanego ogórka. Naszego ogórka wkładamy do worka próżniowego. Następnie zalewamy odrobiną naszej wcześniej przygotowanej ziołowej oliwy i zamykamy wszystko próżniowo. Kolejnym dodatkiem do naszego dania będzie espuma grzybowa, którą zrobimy z 200 ml śmietanki kremówki, do której dodamy nasz wcześniej przygotowany puder z pieczarek. Naszą wymieszaną śmietankę przelewamy teraz do syfonu. I aby wykonać espumę, musimy użyć dwóch naboi NO2, a następnie naszą śmietankę schłodzić. Kolejnym elementem naszego dania będą małe pieczarki, które na początku posmażymy, a następnie podwędzimy je. Teraz za pomocą naszego dymogeneratora podwędzimy sobie delikatnie nasze małe pieczarki. Teraz przechodzimy do głównej części naszego dania, czyli do popieczaja, w którym oprócz mięsa wieprzowego będzie znajdowała się również pieczarka. Pieczarka ma za zadanie nadać nam wykwintnego smaku oraz nadać dla pokuczaja soczystości. Nasze pieczarki podsmażamy teraz cebulką, a po wystąpieniu wymieszamy je razem z mięsem wieprzowym. Nasze pieczarki do pokuczaja już wystygły. Teraz wymieszamy je sobie z mięsem, odrobiną pieprzu. Dodamy również trochę soli i około 15 ml roztrzepanego jajka. Tak się prezentuje nasz wymieszany farsz do pokuczaja. Teraz uformujemy z niego małe kuleczki, które następnie panierujemy w cieście klar i przerzucamy do panko. Tak zapanierowane pokuczaje wrzucamy teraz do oleju rozgrzanego do około 150 stopni i smażymy mniej więcej 6-8 minut. Po 8 minutach tak wyglądają nasze pokuczaje i teraz wyjmujemy je na talerzyk i delikatnie odsączamy. Pieczarka cudownie prezentuje się w tradycyjnej, jak i nowoczesnej postaci. Nie zapominajmy o tym, że pieczarka ma dużo składników mineralnych, witamin z grupy B, jak i D oraz ma dużo białka, jak i błonnika. Nasze danie konkursowe jest już skończone. Jak widzicie, pieczarka ma moc.